Podczas kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu tego lata samorządowcy podjęli m.in. uchwałę w sprawie zawarcia z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Chodzi naturalnie o dowóz młodzieży w nowym roku szkolnym do placówek znajdujących się w mieście. Jak wiadomo, uczniów w szkołach średnich będzie znacznie więcej. Czymś zatem na lekcje muszą dojechać. Nie wszyscy przecież mają samochody. To nie będą jedyne linie z tego programu, które będą przebiegać przez powiat wieluński. Bo też dzięki naszej dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Wojewódzkim, też z panem posłem i z wójtami ościennych gmin naszego powiatu, na 29 linii, które pan marszałek Schreiber zgłosił do Urzędu Wojewódzkiego jako swoje linie, jest 5 linii, które będą przebiegać przez powiat wieluński, więc to też będzie takie uzupełnienie. Myślę, że tutaj słowa podziękowania dla pana marszałka. To będzie linia Wieluń z drugi Wieluń, Wieluń Pajęczno Osjaków, Wieluń Zdzierczyzna Wieluń, Wieruszów Lututów Wieluń, Działoszyn Wieluń Sieradz. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 96 838 558 zł 57 groszy. Paragraf drugi. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Po zmianach wydatki budżetu powiatu wynoszą 98 722 267 zł 81 groszy. Paragraf trzeci. Zmniejsza się wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 134 672 zł. Po zmianach kwota z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 538 692 zł 24 grosze. I jeszcze jedna sesyjna kwestia, tym razem dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2019-2028. Tutaj wywiązała się krótka dyskusja. Czy na inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Cieszynkach są roboty dodatkowe? I ewentualnie w jakiej kwocie one się zamykają. Roboty dodatkowe pojawiły się na zadaniu Dziecznika. Są one wprowadzone również do wieloletniej prognozy finansowej wartością ponad 460 tysięcy na przyszły rok do płacenia. Natomiast z tego wiemy jeszcze, że w chwili obecnej jeszcze jest kwestia, że już dokonaliśmy też bardzo ważnej rzeczy związanej z tą inwestycją, a mianowicie była tam kwestia jeszcze odprowadzenia wody przez dział, z drogi powiatowej przez działkę i tutaj już mamy służebność mamy ustanowioną na tej działce i w chwili obecnej wykonywany jest projekt tego odprowadzenia wody i dopiero wtedy też jeszcze będziemy wiedzieć, jaka to będzie wartość tych robót dodatkowych związanych z tym rowem, ponieważ no chcemy, żeby ten ruch był w formie odkrytej, na jak najdłuższym odcinku, żeby te koszty robót dodatkowych były jak najniższe. Jakie to są roboty dodatkowe? Z czego one wynikają? Te roboty dodatkowe z tych 460 tysięcy to jest w przypadku rowów, do części rowów są wkładane korytka, tak zwane korytka kolejowe, ponieważ rów jest bardzo głęboki i stromy, żeby po prostu nie było obrywania się z karty oraz część po jednej stronie jest do dołożenia około 2000 metrów kwadratowych aż jeszcze ażuru oraz w terenie wyszło, że była obawa potem jak już te prace są wykonywane, że mogłoby dojść do tego, że będą przewracały się ogrodzenia mieszkańców, w związku z tym będą tam również wstawiane takie elki betonowe jako takie zapory, żeby ze względu bezpieczeństwa, żeby te ogrodzenia nie przewracały się bądź na chodnik, bądź chodnik, żeby nie poleciał po prostu też na prywatne posesje. Jak zarząd proponuje sfinansować te roboty dodatkowe w tej wysokości? Te kwestie tutaj już przyszłoroczne, te 460 tysięcy na ten moment zabezpieczamy z własnego budżetu, ponieważ wójt no, powiedział, że nie będzie się dokładał na ten moment. Natomiast tutaj kwestie to, co jeszcze będzie w tym roku występowało, to z oszczędności też przetargowych, ponieważ pierwotnie kosztorys opierał
w zaokrągleniu powiem, na 9 milionów 700, natomiast wartość poprzetargowa w zaokrągleniu to jest 8 milionów 700. To jest samo życie. Życie, które pokazuje, że pewne rzeczy nie są do przewidzenia, a są do wykonania. I to jest dowód na to, że zarzut, który kiedyś był adresowany pod zarządem, pod moim kierownictwem, że te roboty dodatkowe również wówczas były, to jest dzisiaj dowód na to, że pewnych rzeczy po prostu się nie przewidzi, a trzeba je wykonać. I ja oczywiście będę za tym, żeby to zrealizować. Natomiast podpowiedź dla zarządu, skoro inwestycja jest współfinansowana, to również uważam, że trzeba poczynić kroki, aby również przy tych robotach dodatkowych również było współfinansowanie i nie tylko to spoczywało na barkach budżetu powiatu, ale również i na przykład budżetu gminy. Dziękuję. Radny Stępień podniósł bardzo ważną kwestię, że te problemy, tak jak już sugerowałem dużo wcześniej co do drogi w Szynkielowie, w związku z dodatkowymi robotami, aneksami do tych robót, powinny być przewidziane i mocno przez zarząd dopilnowane na bazie robienia projektu. Tu problem wyniknął w drodze wiecznika. Obsuwanie się drogi, obsuwanie się pobocza i ewentualnie zagrożenie przewrócenia się ogrodem mieszkańców, którzy tam mieszkają. Na bazie projektu nie było zabezpieczone odprowadzanie wody. Oby dobrze, że to jest zrobione, żeby doszło do takiej sytuacji, jak jest dzisiaj w Osjakowie, że musimy zrywać nawierzchnię i ponosić kolejne koszty, bo woda nie płynie w tym kierunku, co powinna płynąć. Dlatego projekt to jest bardzo ważna rzecz i na bazie projektu powinni wszyscy fachowcy, którzy opiniują, czy się przykładają do tego projektu pod okiem zarządu, dopilnowali takich kwestii, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, żeby były dodatkowe roboty. Ja powtarzam, dodatkowa robota dla mnie, to jeżeli napotkamy głaz, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć, że jest wytrysk nieprzewidzianego źródła ciepłej wody, powiedzmy, że jest niewybuch, to są dla mnie roboty dodatkowe, ale nie takie rzeczy, które możemy przewidzieć gdzie na bazie projektu. Radni uchwałę w sprawie zmian w prognozie finansowej podjęli jednogłośnie. Podjęto też uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Wieluńskim i Gminą Ostrówek w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Ostrówka transportu i opieki w czasie przewozu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach. I to by było w zasadzie wszystko. Sesja zakończyła się zaproszeniem starosty wieluńskiego na wojewódzką inaugurację nowego roku szkolnego. Odbędzie się ona w Zespole Szkół nr 1, w tym oto budynku nowej siedzibie warsztatów szkolnych.